jesteśmy na Wrocław, TPC, teraz poziom minus 2, właśnie wjeżdża pociąg. Pokażę. Do Essen. Do Essen, ale nie niemieckiego, tylko belgijskiego. Essen pod granicą holenderską. Poziom minus 2, dalej Antwerpa Central. A tutaj mamy skład Smylsa nowoczesnego na 5-3000 V. Taki sam by w Polsce jeździć. Andacht sportes de Eltrain naar Norden van 14:32 vertrekt zowel van sportes. Deze trein stopt in Antwerpenberg en Antwerpen-Zuid zijn richt naar zee, Beveren, Nieuwe Maas, Sint-Vlaams, Hunzeden, Sinaar en Norden. Właśnie wjeżdża pociąg TGV do Amsterdamu. Pokaż go ładnie. No pokazuje. Głowica TGV pali. Stacja macierzysta Bruksela. Ciekawostką jest to, że ten oto pociąg jest napędzany na 3000 V, bo Belgia ma system 3000 V napięcia trakcji elektrycznej. Znajdujemy się dalej na minucie. Teraz TGV do Paryża. I teraz jestem na tle dwóch pociągów TGV. Jeden i drugi. Jeden do Amsterdamu, drugi do Paryża. Tunel. No, teraz odjeżdża pociąg TGV do Amsterdamu. Zaraz go sfilmujemy. Pani nas też tam filmowała. Teraz przejdziemy na poziom minus 1. Dworca w Antwerpii, pokaż tam, gdzie się mniej więcej tam znajduje się poziom minus 1. To jest poziom minus 2 dworca w Antwerpii. Pokaż tutaj to ujęcie. Tu mamy pociąg na półce. Odwróć się kamerą, tu mamy drugi pociąg. A teraz pokaż tu na mnie, a tu mamy schody, którymi zaraz pojedziemy do góry. Puszczamy poziom minus 2. A nad nami wieża. Przed nami jedne z najdłuższych schodów ruchomych, jakie na razie miałem do czynienia. Jedziemy pod górę. Będziemy podziwiać panoramę dworca cały czas. Będziemy się przemieszczać. Tam mamy poziom 0, gdzie znajdują się sklepy. Tam jest hala dworca, zadaszenie i wyjeżdżamy na górę. Jeszcze ujęcie całości schodów. I ujęcie całości, tory na dole, minus 1, budynek dworcowy.
kolejne schody uruchomię. Tym razem jedziemy na poziom plus 1. No, a to jest poziom plus 1 dworca Wanterby Central. Mamy budynek stacyjny. Pokaż w góry konstrukcję. Za nami jest pociąg, który nazywany jest przez miejscowych kolejarzy Piesek. Do Gębu jedzie jako pociąg Intercity. Tam mamy przecinka, nie wiemy, do Tumhout jako pociąg Interregio. I tam jest cała hala dworca. To jest wnętrze hali dworcowej, budynku dworca Antwerpen Central. Tam z tyłu kasy biletowe są.